Witam wszystkich serdecznie, Ode z tej strony. Zaczynamy kolejny odcinek. To jest druga część dnia, bo pierwsza już się skończyła. Jesteśmy po obiadku. Mamy naładowane akumulatory i te w przenośni i te dosłownie. I Saperku, co dzisiaj znajdziemy? Nie, dzisiaj chyba z konkurs. Jaki? Kto znajdzie więcej monet rzymskich? I o to w życiu walczyłem, tak? Na razie mamy kolegę, którego musimy pobić, bo kolega już dwie. Tak, a my. No wszystko przed nami, także no widzimy się, jak coś będzie w dołku. Kopiemy! I nie przestajemy, dawaj, sygnał 96, Deus. Mów coś, co myślisz? Będzie rzymek? Pointer w ruch. Dosyć głęboko. Teraz chyba już wyszło z nory. Oho! Rzymski naparstek. To chyba jest fragment jakiegoś dezodorantu albo czegoś, no, nie? No, zatyczka taka, chociaż strasznie gruba. No. Jedziemy dalej. Będę sobie w twarz pluł, bo podeszłem tutaj do tej jaskini i mówię, nagram. Ale patrzę, sygnał 80. No i patrzcie, jaki piękny ten sygnał jest. I co to za piękny Rzym w moich łapach. Także no, chyba też Faustyna. Zaraz wyczyszczę i wam pokażę. Mam Rzymka. I teraz tak do mnie doszło, że nie bez przyczyny zarwała się tutaj ta ziemia. Moim zdaniem tam jest skarb. Tam będzie tego więcej. Tam jest jama Mustafy, który okradł Rzymianów. Patrz jaki śliczny. Tam będzie tego o wiele więcej. Mówię wam. To jest mój Rzym. I to jest jak? Lorencjusz? Tam jest napisane. Nie wiem, jak on tam. Na L jakoś. Dobra, wy tam już wiecie lepiej jak ja, ale mój pierwszy Rzym w życiu i na pewno nie ostatni. Czekaj, musi się skupić. Ja znam sześć sygnałów. Czekaj, ja tu jeszcze muszę pokazać z drugiej strony pana. Ale ładny. Leosia, czy jak on tam ma. I tam chłopie w tym dole to tego będzie musiało być. O, grom, ty widziałeś to? Nie widziałeś. Pan coś powie o tym sygnale. Pro pointer. Czy będzie saperowski Rzym? 3000 w jego karierze? Jesteśmy ciekawi, czy zareaguje jak Steven Seagal na to, że mu babcia umarła. Chcę zobaczyć ten grymas. O! Szpicok! A to pierwsze znalezisko tego typu. Szpicok! Czekaj. Saper ma sygnał. I sygnał wynosi 98 równe. To tam wynosi. I kopiemy. O kurka. Ale ty tego kreta używasz. Już masz zdartego. Głębiej. Większe jak na monetę, nie? O, reset. Trochę głębiej. I pomyśleć, że tydzień temu żeśmy kopali 74 pług, a teraz tu już jesteśmy. Nie? Panie, zasłaniasz. Brąz, srebro, czy coś innego? Dobra, siedzi. Kulka. Co siedzi? Ja tam kulkę widziałem. Aha, 74 pług mi się przypomniał.
Wziąłem mój sygnał, którego nie chcę zniszczyć. No, w końcu. Jest Rzymek! Jest Rzymek! Jest Rzymek! Jakie emocje ci towarzyszą? Pokaż, Steven Seagal, pokaż, babcia ci umarła. Chociaż troszeczkę jakiś mały grymas. Podejmujemy. No, czekaj, może zrobię najpierw zdjęcie, tak jak on sobie leży, a potem go podejmiemy. A jakiś większy jest. Nie? Zrobimy mu zdjęcie in situ. Dobra. Robię mu też zdjęcie, ludzie. Teraz będzie Rzymianin podejmowany. Pęk! Co z drugiej strony? Faustyna czy kto? O! Ale jaki stan włosków. A kto to jest? Co to za pan? Sprawdzimy, czy tego nie ma więcej. Czy ten pan i ta pani są w sobie zakochani, ja się pytam. Łymianini. Bliżej, dalej, bliżej. Piękna postać. Piękny Rzym. No. No kop, Łymianin. Pompatycznej muzyki trochę. To jest saper. To jest rzymskie pole. Czy jego wykrywacz? Pip czy na Rzymianina? To nie będzie Rzym. Piękny sygnał. Ale nie na Rzymianina. Co tak piszczy tobie tu? Czyżby to kulka była? Saperze, czy to Rzym? Nie, stety nie. Jaki pan sygnał ma? Tu jest ładny, 90. Prawie że równe, no 92 wskakuje. Podejmujemy! I co to będzie? Wykopane? Coś tu jest. Ktoś... Moneta! PRL? Kopiejka. Jedna kopiejka. Ale też fajnie, no. Coś innego. 1899. Tak, z 1900 lat młodsza od tamtych monet. A patrzcie, w jakim jest stanie. No tylko, że to jest miedź. No ale... Dwa milenia. Różnią te monety, a stan zachowania naprawdę. Panie, czyżby to miecz? Nie mam pojęcia. Może zwykły płaskownik. Archeolog oceni. Archeolog oceni, no. Pokaż to jeszcze, chłopie. A to jest żelazo, nie? Mhm. Cholera jasna, no. Jakby to był miecz, panie. To byłoby fajnie. Dzierżyj. Mam tu ładny sygnał. ...65-64 na skali. No i trzeba kopnąć. Raz. Sprawdzić, czy wykopane. Tak. To raczej Rzymianin srebrny nie będzie. Za niska przewodność. Ale... zawsze to może być coś fajnego. Nawet może być to ten Łymianin. Tylko pod jakimś kątem. No co, mam to czy nie mam tego? Ten kawałek? Kawałek czego? To jest kawałek stopionego brązu. Także... albo kawałek nawet fibuli. Cholera wie. Zaznaczamy. Głęboki sygnał, kolor. Wskazania tutaj nie grają roli. Tu teraz jest maszyna, w ruch poszła. To jest o wiele głębiej jeszcze.
No teraz pięknie brzmi, a jak wygląda? 110 jak sztyl, czyli duże aluminium. Albo srebro ładne, no. Piękny sygnał będzie. Będzie piękna znajdźka. Głębiej. No to się już łopatką pobawisz, nie? Mów coś, co myślisz o teraz? Jestem zamyślony. Ło! To saper stuknął nożem w kamerę. Co to? Patera, ja wiem co to jest, chłopie, to jest kącek czegoś. To jest tu. To jest kawałek fibulki chyba. Nie. Nie? A ty wiesz co to jest? Życzę ci, żebyś zgadł. Nie, no to co to? Bransoleta wężowa? To jest tylko to, co ja widziałem w życiu i fragment tego naczynia. Reszty z rzymskich fantów nie znam. Czajnika z PRL-u. Czajnik z PRL-u. A to jest większe? Co to jest? No panie... Wiesz co? Nie, to może być coś współczesnego, ale już zobaczmy co. Ale fajnie wygląda. I tak bardziej więcej. Tak. O wiele więcej. Wiesz co? Co? Stopione. Brązidło. Brązidło, no to takie jak ja znalazłem przy tym. Ale to pięknie. Zobaczysz późniejsze. No. Kurde. Zobaczysz później wcześniejsze. Kątny nikt się bawi. Tak od temu trzeba pokazać. Kątnemu albo biborskiemu. Czemu te specjaliści od mieczy, wie pan, bo... troszkę wąski mi się wydaje. Troszkę wąski, czy to nie jest jednak jakiś bagnet, coś bardziej napoleońskiego niż starożytnego. Miecze powinny być, wydaje mi się, szersze. To jest to, dobra. O, jakieś... wędrówki ludów, wow. Czad. Czad? No wędrówki ludów. No to super. No. Znowu będziesz jakiś czwarty, piąty wiek tutaj. Świetnie. Ale piękne. To jest Faustyna, tak. Faustyna. Tak, żeby sama na ręce nie leżała. No. Bo ten pan i ta pani są w sobie zakochani. Widzicie? Znowu. Czekaj, czy tam jest w środku coś? Nie, ornamencik taki. Musiałeś pokazać, to pokaż. O, a tu fibulka cała. Znaczy cała. O, ale też bardzo. To też już jest chyba późny Rzym taki. O! Kurde, miała nadzieję. To kurczę. Tak trochę później. Później wygląda, ale nie wiem dokładnie, ale, czy, albo to jest. Ale to wiesz, to srebrzane to chyba coś tutaj było. To też nie wiem, jakaś sztuka, czy co? Nie wiem, czy to średniowiecz, czy to jakieś wędrówki, bo to w wędrówkach pojawiają się jakieś takie dziwne te. Ale nie szurówka, no ale do czego taka grubość? Popatrz, że to ma centymetr grubości. No, faktycznie. No. Tutaj też piękna podwinięta nóżka. Znowu późny Rzym. Tutaj miniaturka. Ale tu, o kurczę, to jest tak zwana pochewka. Ciekawe. Też no, to będzie jakaś... naczynia. Coś od czegoś. No też tak myślałem, jak to znalazłem. Wiesz, tutaj krawędź. To może być kawałek naczynia. A powiedz, to z czym ci się je? To jest trudna zagadka. No. Z fistaszkiem. No, w sobie trochę, no. Taki, wiesz, skamieniały fistaszek. Forma do fistaszka. Forma do... Ale całe życie w błędzie myślałem, że to na drzewie rośnie, a to się okazało, że Rzymianie nas w kija zrobili. Fistaszek w ziemi. Orzeszek ziemny jeszcze lepiej, no.